Cześć. W tym odcinku przysiądziemy do typów danych dostępnych w JavaScriptie. Już niektóre z nich poznaliśmy w trakcie poprzednich tutaj części tutoriala. No ale tutaj musimy poznać jeszcze takie pozostałe typy, które nam się przydadzą przy bardziej zaawansowanych rzeczach. Oczywiście, jeżeli chodzi o obiekty, to jeszcze będą one bardziej tutaj zgłębiane, bo one są troszeczkę bardziej skomplikowane. No ale już na ten moment, tak jeszcze pobieżnie, te obiekty będziemy tutaj opisywali. No dobrze. Jak wiadomo, w programowaniu te typy tych zmiennych, które mamy, one są ważne i bardzo ciekawie, bardzo to istotne, żebyśmy wiedzieli, że liczba a tekst, no to są dwie zupełnie inne rzeczy i łączenie tych elementów ze sobą nosi jakieś konsekwencje. Tak jak widzieliśmy wcześniej, czyli dodawanie wartości ze sobą, jednoczesne łączenie tekstu, no to nie za bardzo to działa na naszą korzyść, tak jak to w tym przypadku, gdzie mamy 16 plus 4 i później jest konkatenacja, czyli doklejenie tekstu, bądź w drugą stronę. Są zupełnie dwie różne rzeczy, a operacje są podobne, tylko w innej kolejności. No, także trzeba na to zwracać uwagę. No, ale tutaj ja też mam informację o tym, że właśnie są różne te wartości. Mogą być w jednym momencie zmienna może być właśnie niezdefiniowana, tak? Może nie być tam żadnej wartości przypisanej. W jednym momencie można przypisać wartość 5. Można później zmienić to na tekst. W innym przypadku można to też wstawić jakąś wartość liczbową, która jest po kropce, tak, po przecinku. To jest liczba zmiennoprzecinkowa. Może być dodatnia, może być ujemna. I trzeba jakby tutaj. To jest jakby dobre i złe w JavaScriptie, że jest taka dowolność, ale. Jakby są takie języki, gdzie te typy zmiennych, one są jakby ustalone do danej zmiennej i one są niezmienne. Czyli jeżeli stworzymy zmienną rodzaju tekstowego, no to tam nie możemy wstawić liczby. W JavaScriptie jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, gdyż możemy do dowolnej zmiennej wstawiać i numer, i tekst jednocześnie. W różnej kolejności. Najpierw może być to liczba, później może być to tekst. Także tu jest troszeczkę gorzej, jeżeli chodzi o wyszukiwanie błędów w tym względzie. Ale jest wygodniejsze, bo czasami liczba może być tekstem i z jakiegoś powodu możemy uznawać później, że ten tekst to jest w sumie liczba i tak dalej. No ale dobrze, skupmy się na tych typach. Wcześniej były te liczby, tak? Już je na tyle omówiliśmy, że możemy to pominąć. Następne to są teksty, które możemy dopisać, jak wcześniej pokazywałem, jako w cudzysłowie i przypisać później te teksty do zmiennej, bądź przekazać je do funkcji, na przykład console.log, tak? Tak tutaj jest to pokazane, że możemy sobie tutaj wstawić tekst i to jest przekazywane do konsoli jako tekst. I możemy ten tekst też zapisać w pojedynczych cudzysłowach, jakby nie podwójnym cudzysłowie, tylko w pojedynczym. I to jest przydatne, kiedy mamy wykorzystanie jakiegoś tekstu, w którym znajduje się też cudzysłów, ale pojedynczy. Tu jest taki przykład, że mamy zwykły tekst i później w tym tekście mamy jeszcze zawarty taki pojedynczy cudzysłów. I to wszystko działa ze sobą. Okej? O, i to jest przykład. Także może być zwykły tekst, może być tekst z cudzysłowiem i może być też pojedynczy cudzysłów z podwójnym cudzysłowiem. Także tutaj może być to skomplikowane czasami, ale jak najlepiej robić to po prostu trzymać się jakiejś konwencji.
czyli pewnie taka w pojedynczym cudzysłowie albo z podwójnym cudzysłowiem, w zależności co kto lubi. Oczywiście mamy te liczby, o których już mówiliśmy, że mogą być całkowite, dodatnie, ujemne, mogą być z liczbą po kropce, jakby z dziesiętnymi, tam setnymi wartościami tej liczby. Są też takie zapisy bardziej matematyczne, czy ile tam jest zer po przecinku, w sensie ile jakby z jaką dokładnością są te liczby wyświetlane, ile zer jest tutaj dodawane, nie? To jest jakby związane z tym e, w którą stronę te zera idą. Jeżeli chodzi o te wersje zmiennych typu prawda i fałsz, no to już jakby poprzednio pokazywałem przykład, jak one się zachowują. No tu mam jeszcze raz powtórzone, że mogą zwrócić prawdę albo fałsz. I je możemy przypisywać do zmiennych. No i tu mamy coś nowego. Tu mamy typ zmiennych tablicowy, o którym będzie trzeba więcej tutaj pomówić, że tak powiem. Czyli to jest typ, gdzie możemy przechowywać, już mówiłem troszeczkę o tym, ale to jest typ zmiennych, gdzie możemy przechowywać kilka elementów tego samego rodzaju, tak naprawdę. Tak, czyli możemy tablicę, w sumie niekoniecznie tego samego rodzaju, ale może być tablica stringów, może być tablica numerów, może być tablica obiektów, a te obiekty, no niekoniecznie mogą mieć te same wartości, oczywiście. Tak. I tablica jest numerowana od zera, czyli ich indeks mówi, pierwszy element tablicy to jest element o indeksie 0, później jest element o indeksie 1 i tak dalej. Także to jest też troszeczkę skomplikowanie tego, ale to jakby informacja o tym jeszcze tutaj jest zawarta w tablicach. Ale jakby na potrzeby świadomości, że coś takiego istnieje, powinno nam na chwilę wystarczyć. I dalej jeszcze mam tutaj, wiadomo, obiekty w JavaScriptie. Obiekt to jest taki element, który właśnie jest otwarty jakby tą klamrą wąsatą i zamknięty. I następnie przypisany jest do zmiennej zazwyczaj. Czyli tutaj mamy przykład taki, że mamy jakiś obiekt. Obiekt ma swoje pola, które mają przypisaną jakąś wartość liczbową, tekstową, bądź obiekt w obiekcie może być też, tak? Więc to nie ma znaczenia, co w tych obiektach jest. I tutaj są jakby cztery właściwości tego obiektu. To jest jakby odwzorowanie obiektu osoba, czyli ma imię, nazwisko, wiek i kolor oczu. To jest takie troszeczkę nawiązanie do obiektowości, tak, żeby interpretować jakiś byt do świata rzeczywistego. Czyli złożenie kilku zmiennych i połączenie je w jedną całość. To jest tak, ułatwia nam to później docieranie do pewnych informacji, bo one są jakby w jednym miejscu i one są jakby skondensowane, tak? One są powiązane z jednym bytem. W tym przypadku tutaj z odniesieniem do osoby, tak? Więc osoba ma pewne właściwości, ma oczy, imię, nazwisko, wiek, może mieć też włosy, tak? Jakiś kolor włosów, więc też można to do takiego obiektu związanego z osobą to dopisać. To są jeszcze operatory takie inne, które niekoniecznie nas interesują. No to jest też taki warunek brzegowy, że zmienna może przechowywać pustą przestrzeń związaną z tekstem. Czyli może być tekst, ale bez tekstu. Czyli może być zmienna typu string, zmienna tekstowa, która nie posiada żadnych znaków. I to jest poprawna wartość. Ale też, jak wcześniej już widzieliśmy, po zdeklarowaniu zmiennej, ta zmienna domyślnie na samym początku jest niezdefiniowana. Czyli jest to taki
Taki typ, który no, nie ma wartości żadnej przypisanej, nawet pustej wartości. Czyli ani to nie jest pusty tekst, ani nie ma żadnej liczby tam przypisanej. Więc dlatego jej domyślna wartość jest undefined, z czym się będziecie spotykać wielokrotnie. Ok. Jeżeli chodzi o operator type of, po prostu mówi nam, jakiego typu jest dana wartość. Czyli tutaj macie na przykładzie tekstu. Pusty tekst to jest string, to jest prawda. Zwykły wyraz to też jest string i wyraz z przerwą to też jest string. Tak samo z liczbami. Jakakolwiek liczba albo wyrażenie liczbowe, które w sumie na końcu też jest liczbą, jakby nam to pokazuje. No, czasami są takie przypadki, w którym chcemy się dowiedzieć, czy to, co przechowujemy tam na przykład w zmiennej, to jest liczba, czy to nie jest liczba, i jakoś tam reagujemy na to. Pewnie tutaj w następnych tam częściach jest to opisane, tak tutaj mówią, więc można się kiedyś o tym więcej dowiedzieć. No dobrze. To chyba tyle z takich elementów, które tutaj widzę, podstawowych, więc lecimy dalej z koksem. Także dzięki za uwagę, cześć.